Witajcie moi kochani. Zazwyczaj o tej samej porze teraz będzie wideo. Tak, no to dzisiaj zaglądamy w karty. Witam bardzo serdecznie wszystkich nowych członków naszej grupy. Super, że z nami jesteście. Pamiętajcie kochani, to są ogólne czytania. To nie ma na celu przepowiadania przyszłości, bo znowu jakiś pan tam zaczął właśnie czytać, pisać jakieś komentarze, które ja dzisiaj rano wykasowałam. To ma na celu dać jakąś chwilkę do zastanowienia, refleksji, żeby miło spędzić czas. I nie ma szans, kochani, żebym ja ponad 1000 osób mogła przepowiedzieć przyszłość, bo ja nie jestem wróżką czy jakąś tam czarownicą. Ja łapię energię, która jest w grupie i mogę, karty dają rady dla niektórych z Was, które naprawdę mogą Wam pomóc. Jeśli coś z Wami nie rezonujcie, to zostawcie, nie róbcie tego, nie przyklejajcie to do swojej sytuacji, ok? To tak właśnie dla tych osób, które właśnie myślą, że wszystko wiedzą. Okej, kochani, szczerze mówiąc, nie mam dzisiaj tematu jako takiego, żadnego impulsu nie dostałam, czyli zobaczymy ogólnie, co nam uniwersum chce powiedzieć, jeśli chodzi o to życie tutaj, teraz. Ty myśl o swojej sytuacji, połącz się ze mną. Właściwie to ja już u Ciebie byłam, zanim Ty zacząłeś oglądać to wideo. I zobaczymy, co tam słychać. Dzisiaj będziemy kipan. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości. Oczyścimy karty. I proszę o jasne przesłanie w uniwersum, co nam ci na górze chcą powiedzieć. A więc, moje kochane, świetliste istoty tam na górze, my jesteśmy gotowi. Jeśli Wy jesteście gotowi, to pokażcie nam, co mamy wiedzieć na tą chwilę, co jest ważne dla nas. To ruszamy. Pierwszy impuls. Może ktoś z Was, takie bardzo ziemskie, ktoś z Waszych znajomych może być w więzieniu lub będzie się do niego udawał. Ale ja i tak sobie je zaraz podokładam karty, które mi to wszystko wyjaśnią. Dobra, pierwsze karty mamy. Dołożymy sobie Lenormanda. Ach, najpierw oczyścimy może Agnieszka. Byłoby miło. Okay. Dziękuję Wam, kochani, za wszystkie lajki, wszystkie komentarze. Bo to naprawdę pomaga w wzroście naszej grupy i przede wszystkim daje mi taki napęd do tego, aby to dalej robić. Czyli wiem, że jestem potrzebna. Ej. No, mamy dwóch panów już. Właściwie to jednego konkretnego, ten drugi, no w sumie też. Okej. Dobra. I do
Radka Mikwanto, dołożymy jeszcze po jednej, będziemy mieć fajną historię. Znaczy historię, może nie wiem, czy taką fajną, ale historię. Za dużo po jednej karcie, proszę. Anioł Kocuny. To musi denerwować, nie? Jak ja już widzę to, czego wy jeszcze nie wiecie. Ale zaraz zaczniemy, kochani. Zaraz wyruszamy z tematem. Ale jestem ciekawa. No. Okej, okay. Dzięki. Wow, okej, okay. Słuchajcie. Pierwsza karta to są dalekie podróże, dalekie kraje i pod nią mamy maski i dobra chałupa, tak to można przetłumaczyć. Teraz słuchajcie, kochani, może być tak, że niektórzy z Was dostaną zaproszenia, aby się gdzieś do kogoś udać. To może być spotkanie służbowe. To może być, nie wiem, odwiedziny kogoś, ktoś, kto chce z Wami coś, chce się z Wami spotkać, ale tutaj jest, pamiętajcie, żeby uważać na ludzi w maskach. Ten ktoś niekoniecznie będzie szczery za, przepraszam, za tą właśnie taką fasadą tego miłego, przyjemnego i może mającego dobre intencje, może się kryć coś ciemnego, coś niekoniecznie takiego dobrego dla Was, więc bądźcie ostrożni. Tutaj to może być naprawdę, ja dostaję impuls, to może być związane coś z interesami, z pracą, niekoniecznie z jakimiś sprawami rodzinnymi. Drugą kartą mamy więzienie, mamy dziecko i mamy jelonka malutkiego. I zarówno dziecko, jak i ten jelonek odpowiada za jakiś nowy początek. I teraz mamy, jeśli w tej sytuacji, w której teraz jesteś, po to kładę dla Ciebie oczywiście, czujesz, nie widzisz wyjścia z tej sytuacji, w której się znajdujesz, czyli czujesz się w takim więzieniu, może emocjonalnym, może, nie wiem, finansowym, rodzinnym, cokolwiek, to ta karta, karty dopowiadające powiedziały, że to malutkimi kroczkami się rozwiąże, to pójdzie do przodu w dobrym kierunku, bo sytuacja, w której się znalazłaś, nie znalazłeś się bez przyczyny. Ale to wszystko, co się teraz dzieje, ten nowy początek w Twoim życiu, który się zacznie po tym, jak wyjdziesz z tego swojego więzienia, zazwyczaj to jest takie więzienie myśli i tak dalej, to to jest coś, co warto chronić. Czyli nieważne, co teraz się dzieje w Twoim życiu, Ty wyjdziesz z tego i zaczniesz coś nowego. I to nowe jest naprawdę warte ochrony, warte tego, aby spróbować. Tak jak mówiłam na początku, oczywiście może być tak, że ktoś z Waszych bliskich znajomych jest naprawdę w więzieniu i może niebawem wyjdzie i coś, albo ta osoba zacznie coś na nowo, albo Wy zaczniecie z tą osobą coś od początku. I to ma dobry... Wygląda na dobry start, bo ta osoba się naprawdę przetransformowała w czasie właśnie tego pobytu za tymi szwedzkimi firankami. Dlatego też po to są więzienia, nie?
żeby właśnie przemyśleć, mieć dużo czasu do zastanowienia i przemyśleć to wszystko, co się złego według systemu zrobiło. Następną kartą jest, bo ty mi się położyłaś, a nad tobą jest harmonia i ciężkie myśli, czyli praktycznie muszę powiedzieć, bo to jest nad twoją głową, że w tym momencie masz jakieś problemy właśnie odnośnie familii, odnośnie rodziny. Może zaburzyła się jakaś harmonia między członkami rodziny, może jakieś właśnie kłótnie. Druga opcja może być taka, że osoba, z którą jesteś związana uczuciowo, rodzinnie, bądź też tylko i wyłącznie na bazie intymnej, w tej chwili bardzo mocno myśli o tobie, ale to są ciężkie myśli, może to są wyrzuty sumienia, do tego się zaliczają właśnie, tęsknota, jakiekolwiek refleksje pod twoim kątem. Jednak chcę ci powiedzieć, że cokolwiek by ta osoba nie myślała, to ona bardzo by chciała takiego pojednania, harmonii z tobą. A jeśli jesteś z kimś seksualnie połączona, to oczywiście tęskni za tą seksualnością. Następną kartą to mamy wyrok. I tu może być tak, że jeśli macie jakieś sprawy sądowe, urzędowe, które naprawdę, nie wiem, mogliście być źle osądzeni, mogliście dostać jakiś list, który jest niezgodny z prawem, czy jakiś rachunek, który w ogóle nie jest adekwatny do tego, co macie zapłacić, to odbieram mocno sprawę sądową. To tutaj w końcu się coś wydarzy i te wszystkie kłamstwa wyjdą na jaw i zrobicie krok do przodu, taki wielki, 7-milowy krok. To może być któraś tam sprawa w sądzie, czy któraś rozmowa na przykład o pracę, bo to też może być, że będziecie mieli rozmowę o pracę i nagle się okaże, że ta właśnie rozmowa przerosła wasze oczekiwania, że na przykład, nie wiem, okazało się, że wyście liczyli, załóżmy, na 5000 zł wypłaty, a tu się okazało, że szef wam na dzień dobry 7 zaproponował. No tu zrobicie wielki krok do przodu. Jeśli czeka wasza rozmowa z szefem, bądź jakiekolwiek inne spotkanie biznesowe, urzędowe, to pamiętajcie, że możecie awansować, możecie, to jest ogólnie pozytywna karta, czego by nie dotyczyła, co ma związek czy z pracą, czy ze sprawami urzędowymi. Wszystko wyjaśni się na waszą korzyść. I teraz myślę, że tutaj najwięcej będą się cieszyły panie, bo słuchajcie, pan, żołnierz, ja już kiedyś opisywałam go, czyli to jest gościu, twardy, zimny, z zasadami, trzyma się tego, co powie, on oczywiście lubi rządzić, zawsze musi mieć ostatnie zdanie, musi mieć piękny wizerunek na zewnątrz oczywiście, bo tu medale, te sprawy. I ta osoba wycofała się z waszego życia. Ktoś, kto, nie wiem, może się obraził, może wyjechał służbowo, nic o nim nie słyszeliście, nagle właśnie z gołąbkiem pocztowym dostaniecie wiadomość od tego pana. Tak, to może być oczywiście kobieta. To nie musi być oczywiście natury takiej miłosnej, bo to może być ojciec, to może być wujek, brat, który załóżmy nie mieliście kontaktu, nagle przyjdzie wiadomość, nie? Może być nawet i rzeczywiście list. Okej, kochani, to co jeszcze? Jeszcze zobaczymy, co nam radzi tarot. Weźmiemy te trzy karty i zobaczymy, jakie będzie przypieczętowanie tego rozkładu. Co nam jeszcze karty chcą powiedzieć? Trzy karty, proszę, a może nawet jedna konkretna. Gdzie
odwróciły. Czy ktoś jeszcze góra nam chce powiedzieć? Okej. Uważajcie na ataki z zewnątrz. Może być tak, że ludzie Was będą atakować. Ale pamiętajcie, że... O, pięknie. Przyjdzie równowaga. Coś się starego zawali, a Wy będziecie mogli z tej sytuacji wyciągnąć wnioski. Ja tu odnoszę wrażenie, że właśnie karma się wyrówna. W jakichś sytuacjach ktoś, kto Was zranił, niestety, ale odczuje karmę. I to go zmusi, tego człowieka, do mocnego zastanowienia się, do refleksji. Ale to jest ktoś, kto Was naprawdę mocno zrani. Tak. Tu Ty się pokazałaś. I Ty jesteś gotowa do walki. Nie wiem, co się dzieje w Twoim życiu, ale na tą chwilę Ty jako królowa monet w Twojej sytuacji stwierdziłaś, dosyć, ja będę walczyć o swoje. Ja jestem wspaniałą, pełnowartościową kobietą i nie pozwolę sobie na traktowanie mnie tak, na upokarzanie, może na mobbing. W tej chwili jesteś gotowa do walki. Ha! Słuchajcie, i to będzie walka z pewnym despotą. Ty powiesz nie panu cesarzowi. Opisywać cesarza chyba nie muszę, aczkolwiek mamy parę nowych osób. Cesarz to jest osoba bardzo zimna, egoistyczna, tak jest opisywany. Podpisują go pod znak zodiaku baran, więc może, ale nie musi mieć ten znak zodiaku. W każdym razie to jest facet, który musi mieć ostatnie zdanie i to pasuje do tego tutaj na górze, do tego żołnierza, czyli ogólnie facet, który lubi rządzić i jego zdanie musi być ostatnie. Ale słuchajcie, z szóstką buław ta karta mówi o zwycięstwie, więc tak naprawdę tocząc walkę z tym cesarzem, na koniec czeka Cię zwycięstwo. Także słonko moje, cokolwiek się nie dzieje, Ty wyjdziesz na prostą, Ty wyjdziesz jako zwycięzca. No pięknie. Dobrze, kochani. Mam nadzieję, że niektórym z Was to czytanie dało jakiś impuls. Czy z Wami rezonuje, czy nie, ale może... Wzmocnijmy tą energię, bo jeśli ktoś z Was się zmaga z jakąś ciężką sytuacją, trudną sytuacją, w której tutaj bierzemy udział, która mogła być tutaj opisana, to słuchajcie, piszemy zdanie, jestem zwycięzcą i wzmacniamy tą energię zwycięstwa, ok? Dziękuję Wam wszystkim bardzo, bardzo, bardzo gorąco za Wasze łapki w górę, za Wasze komentarze, za te wszystkie ciepłe słowa. Naprawdę jesteście bardzo, bardzo kochani, pełnowartościowi i nie dajcie się nikomu, walczcie o swoje. Nie bójcie się komunikować, nie bójcie mówić. Odsuńcie od siebie energię strachu, wejdźcie właśnie w energię króla, królowej i walczcie o swoje. Walka, ja nie lubię tego słowa walka, ale to jest bardzo dosadne słowo. Ja nie mogę powiedzieć, że konfrontujcie się z kimś, kto Wam źle... Nie, walczcie o swoje, bo Wy zasługujecie na wszystko, co najlepsze. I nikt nic nie jest w stanie Was zniszczyć, Was zmiażdżyć, Was zdeptać, bo Wy macie ogromną siłę w sobie.
My wszyscy tu na ziemi jesteśmy sobie równi i nie ma nikogo, kto, kimkolwiek by on nie był, ile pieniędzy by nie miał, nie ma nikogo, kto by stał ponad wami. To sobie zapamiętajcie. Okej, kochani, to życzę wam miłego wieczorku i do następnego razu. Pa, pa!